Dla Telewizji Narodowej wypowiedzi udziela poseł. Panie pośle, jak się podobała wypowiedź Donalda Trumpa? Bardzo się podobała. Donald Trump jest to na pewno charyzmatyczny przywódca. Co by nie mówić, jest przywódcą Stanów Zjednoczonych. Bardzo dobrze mówił o Polsce, o Polakach. Bardzo ładnie podsumował to, co się dzieje w innych państwach, w których dochodzi do bardzo niebezpiecznej sytuacji. No po prostu wielki szacun dla prezydenta Stanów Zjednoczonych. Tak, panie pośle, czy nie zauważył pan braku wypowiedzi o Romanie Dmowskim, tak ważnym twórcy niepodległości, bo nie ukrywajmy, że Roman Dmowski przyczynił się do odzyskania niepodległości. No na pewno, no, nie mógł Donald Trump wszystkiego powiedzieć. Świetnie by było, gdyby powiedział coś o Romanie Dmowskim, wielkim Polaku. O wielu innych również Polakach mógł powiedzieć, o kilku wspomniał, no, ale nie możemy wymagać od prezydenta Stanów Zjednoczonych, żeby wszystko zmieścił w jednym dwugodzinnym wystąpieniu. Nie da się. Tak, a panie pośle, a czego pan oczekuje po tej wizycie Donalda Trumpa? Ożywienia współpracy polsko-rosyjskiej też, czy nie bardzo? Polsko-amerykańskiej przede wszystkim. Tak, polsko-amerykańskiej, tak. Współpraca polsko-amerykańska już jest. Na pewno jeszcze będzie bardzo mocno rozwinięta i sądzę, że w niedługim czasie będziemy z tego bardzo mocno zadowoleni. Tym bardziej, że Donald Trump widać buduje przeciwwagę dla struktur unijnych i my musimy jako Polacy, jako Polska wykorzystać tą sytuację maksymalnie. A jak myśli pan, panie pośle, co on powie Władimirowi Putinowi, bo z tego co wiem, to on jedzie teraz do Rosji? No na pewno padnie parę mocnych słów, parę szczerych słów, bo Donald Trump jest znany z tego, że jest bardzo bezpośredni. No i myślę, że też palcem w jakiś sposób pogrozi przywódcy Rosji za to, co on po prostu wyprawia na różnych płaszczyznach i w różnych krajach. Dokładnie. Dla Telewizji Narodowej wypowiadał się. Dziękuję bardzo. Miło mi. Dziękuję bardzo. Dla Telewizji Narodowej reportaż realizował z krakowskiego przedmieścia 6 lipca 2017 roku Radosław Siedlecki.